Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Wyszedłem sobie z wieży Xardasa, żeby nieco szybciej zacząć odcinek. I przejdziemy teraz do miasta, gdzie kupimy sobie u pewnego gubernatora czarną perłę. Esencję many gdzieś kupimy na targowisku. I bagienne ziele to znajdziemy gdzieś tam poza miastem. Tylko teraz jest kwestia właśnie tych goblinków, które sprawiają mi tutaj niezwykle duży problem, bo chciałbym mi na przykład uciec, ale właśnie nie mogę. Moment, najlepiej jakby to był save. Dopiero wtedy możemy się zabawić. Ale szczerze mówiąc, to mi to dużo nie da. No, nawet się goblin dobrze nie usmażył. No i mamy problem, no. Te, patrz, ciachnąłby mnie. Tylko jeden mnie goni. A, to przy okazji ten mag go tutaj... Tam! To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń! Już po tobie, bydlaku! Lol. Szybkie. Szybko wykończył. Te małe bydlaki trzymają te dwuręczne miecze. Skubańce. Jak to zwykle gobliny, no. Tak, jak tylko mi się to wszystko uda zrobić, to rytuaru przyprowadzamy. I zobaczymy, co to nam da. Okej, no manerzem zmarnował. To szkoda. Z drugiej strony... O kurde. O dobra, no chociaż tyle eks będę miał. No chcę się pozbyć tych goblinów, bo ciągle będą w drogę chodzić. A jak przestaną mi chodzić w drogę, to... Może nawet już będzie mi szybciej. Jeżeli chodzi o... Te gobliny chyba sobie żartują. No, gdzie mi stąd idziecie? Najpierw to ja was muszę powykańczyć. Rewelacja, kurde no. No, usmażył się, tak jak chciałem. No, tam mamy tą polną bestię. Czekaj no. Podejdzie tu, spokojnie. Dobra, Morius, masz się czym bawić, masz się czym bawić. Tej no, ale... Lul. Lol. Coś ty im zrobił? Dlaczego się oni na ciebie rzucili? What the fuck? Ej no, ale oni byli tacy fajni i grzeczni, a ty ich zabiłeś. No nieładnie, wiesz. Przeklęty miecz. Niemożne. O! I warte są po 100 sztuk złota. Czyli gówno. Ale... przydałby się. Ale siły trzeba mieć sporo. Fajnie, Morys mi wybił całą straż od Xardasa. No w pizdu fajnie. Teraz jest problem wręcz. Jak się stąd wydostać. Znaczy, jak tu posiadać ochronę, skoro opiekun niszczy swoich, no pozdro. Dobra, ale teraz w końcu mamy tą drogę wyczyszczoną do końca. I to mi się podoba. Przynajmniej już dadzą mi spokój. Pójdziemy do tego Corinis, do Lutero. Jak tam stoimy z kasą, no troszeczkę krucho i obawiam się, że ta czarna perła będzie nas dużo kosztować. No to jakoś to trzeba będzie sobie wykombinować. Nie wiem, coś sprzedamy. Standardowo zresztą. Może coś nam się uda w ogóle kupić. Nie wiem, ja bym coś posprzedawał typu jakieś rośliny. Jakieś, niektóre. No bo one też mi nie są przydatne. A zawadzają mi strasznie. Siarki mamy.
tego nie sprzedaję, bo to jest, będzie nam potrzebne do przeprowadzenia tego rytuału. Dobra, tam mamy te wilki, ale jakoś mnie mało obchodzą. Nie wiem, od wakacji możecie być pewni, że codziennie będzie przynajmniej jeden odcinek z Gothica 2. No bo skarżycie się po części, że jest go mało. No to akurat jest prawda. Ale no mam jeszcze inne serie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu skończę Sniper Elite V2. Więc to tym lepiej będzie dla mnie, bo będę miał więcej luzu, jeżeli chodzi o nagrywanie Gothica. I być może od wakacji, ale nie jest to pewne, mógłbym też zacząć nagrywać ze Skyrima, ale to nie ma tutaj pewności. Jak się uda, to możecie być pewni, że Skyrim zagości na moim kanale jako kolejna pełnoprawna seria, tak długa jak na przykład właśnie ten Gothic 2. Dobra. Pohandlowałbym u kogoś. Może u Torbena. On się pieprza. Hey, więc może chociażby pohandlował ze mną. Ruszył głową. Dobra. A teraz tak. Co by ci tu można było sprzedać? Takiego pożytecznego. Przeklęty miecz. Szczerze mówiąc, jednak opłacałoby się sprzedać. Chociaż jeden przynajmniej. To zostawiamy. To są gówna, to wiadomo, sprzedajemy, to też. Co jeszcze, no? No tutaj takie w ogóle mamy rzeczy. Niektóre potrzebne, niektóre nie. Ale co z roślinami? Tutaj bym zarobił ze 100 coś. Za które jeszcze roślin bym sporo zarobił. W sumie za żadne tak naprawdę. Tego nie sprzedam, chociażby się opyliło, naprawdę. O, tu mamy skórę warga. Niepotrzebna. Okej, już 400 wyposiadamy. Co tu jeszcze można? Kurde no, ciężko, ciężko jest tutaj o cokolwiek z tą sprzedażą. O, to jest lipnie. To strasznie. Ale chciałbym jeszcze jakąś miksturę, esencję many, coś takiego, no. Jeżeli ktoś posiada. A kto taki może posiadać? Chociażby nawet Zuris. Może u niego kupimy esencję many. I ona nam się przyda do tego rytuału, albo Konstantino. Właśnie, on chyba też. Hej, ty. Można handlować z tobą? O, można. Ty, no ale nie masz tego. Co za shit. A to spadaj, staruszku. Ty, no co za spadki FPS-ów, tak nie wolno. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Okej, dobra. To teraz do Zurisa i po tą esencję many. Bagienne ziele znajdziemy gdzieś poza miastem, a czarna perła u Luteoro. Dobra. Pokaż mi. Dobra, esencja many. Dobra, kupujemy za 40 sztuk złota. Okej, myślę, że się opłaciło to kupić. Tu mamy jakieś pierścienie. Ja bym je sprzedał, to może by się coś z tego opyliło, ale tak z drugiej strony się nie opłaca. Tu mamy jakieś czary mary. No ale to tego nie opłaca się również sprzedawać, bo nam to mało da. Mamy żywotności i magii. Dobra, to są te potrzebne nam tabliczki. W przyszłości je wykorzystamy. No dobra. Teraz jeszcze czarna perła do Lutero. Zobaczymy, za ile on go nam da. Jeżeli za całkiem sporą sumę, to trzeba będzie sobie na nią uzbierać. A jak? Zobaczymy, coś się wymyśli.
I... Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani... No i to bagienne ziele. Tylko nie okay, mów, dobra. Że o tym nie wiesz. To tu wbijamy. Lutero na pewno jest gdzieś w... Niczego. Ale to Lutero albo ten. A będzie jeszcze. A nie, gorzej. To Lutero. To raczej jest pewne. Okej, to sobie już tu wbijamy. Pięknie. Dzień dobry, dzień dobry. Raczej dobry wieczór. Albo dzień dobry wieczór. Okej, jesteśmy na górze i teraz szukaj Lutero. Tu jest Cornelius. Ale Lutero. Lutero jest. Chyba już tak, czaję bazę. Źle, żem poszedł, bo tu jest Larius. A Lutero jest tam po drugiej stronie. Ale to chyba możemy się wspiąć po tym, nie? Chyba nam się opłaci. Zobaczymy zresztą. Okej, szukamy Lutero. Jak go znajdę, to. A będzie jeszcze gorzej. Z nim pogadam. Jest jakiś robociarz. Przecież okropny. Tej no, chyba poszedł spać. Nie wierzę w to. Co za łeb. No i teraz ciężko będzie nam się wspiąć. Chyba, że zrobimy tajemnica, takie buty. O której wszyscy wiedzą. To opowiadam. Nie da się. Do dupy. Kto opowiada, teraz trzeba się szwendać tak w kółko. To może wbił... Może wbił tam. Nie, bo... Do kwatery. Albo gdzieś tutaj, nie wiem. Może to wbić? Tej, okej, można. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Nawet słówka. Jakiś Girion. To rzeczywiście prawda. A on mnie jakoś mało tu obchodzi. Nie jest tak istotny. Tego jest więcej, wiesz. Okej, może tam wyżej. Tylko. No ile można wchodzić? A co złe? Mogę ci opowiedzieć. Kto tu śpi? Jakiś Cedric. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. A tutaj? Larius? Nie, jakiś zwykły obywatel. Tu jakiś guzik jest. Tu nie wiem, czy jest warto go tu naciskać. Czekaj. Nic się nie dowie, najpierw sobie save'a. Potem sobie to ukradnę. Okej, dobra. Po cichutku. Pięknie, żeśmy się zakradli. Okej, ale Lutero, gdzie on to jest? Może jak się prześpię, to się dowiem. Bo są tu wolne łóżka. Nic mi się nie stanie, jak tu się prześpię. Co? Chyba se żartujecie. Ach, ten Bezio i jego koszmary senne. Muszą mu dokuczać nawet teraz. Zawsze to powtarzałem. Dobra, skoro ty nie wiesz, gdzie on jest, to się jeszcze raz tam przejdziemy i sprawdzimy to dokładnie. Może potem się znajdzie. Larius. A Lutero? Jest tu taki? Nie. Skoro tu jest Larius, hey, i sobie z nim pogadam teraz. Nie ma o czym w sumie. To tu jest Cornelius. Z tym też nie ma o czym gadać, no kiepsko. Okej, skoro tak kiepsko jest, to może coś na to trzeba zaradzić. Ha? Czym? Czym? Kurde, no gdzie ten Larius? Gdzieś on na pewno jest, w górnej części miasta. Gdzieś może w którymś domu jest. Sprawdzamy. Nie mogę się zajmować. Jak się znajdzie, to z nim zagadamy do niego. Wierzę w to. I kupimy u niego tą czarną perłę. Dobra, a jak wbiję do tego domu, to nie zaszkodzi? W sumie nie. Nie powinno jakoś zawadzać. Jest, to pewnie ten Lutero, tak?
Dokładnie. Ej, ty! O! Pokaż mi swoje towary. Gdzie ta jego czarna perła? Ha? Gdzie on to ma? Przecież pisaliście, że on ma czarną perłę, a jej on tak naprawdę nie ma. Tej, no co mnie oszukaliście? No i gdzie on to ma? No kurde! Bez jej żeście mnie oszukali. Super. No i widzę, że muszę sam zawsze wszystko szukać. Jak ktoś mi powie, to kurde, nie zawsze będzie to prawdą. I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. O, niedobrze, niedobrze. No to mamy problem i to poważny. Skoro ten Chuenio nie ma tego, czego ja chcę, no to przepraszam bardzo, u kogo ja mam to szukać? U kogo ja mam znaleźć tą czarną perłę? Jak nie u niego? Kurde. A jakbym go okradł? Tak na dobrą sprawę. I to tak, żebym tego nie zauważył. Najlepiej jakbym to zrobił w nocy wszystko i okradł całe miasto, to bym się wzbogacił z pewnością. Kurde. A to i tak mnie martwi. A skoro on nawet nie reaguje na mnie, to ja sobie mogę spokojnie ich okradać bez problemu. Przy okazji będę miał spory zapas jedzenia. Czemu mnie tu blokuje? Lol. Śmieszne. Nie wiem, dzisiaj jeszcze postaram się wstawić funny moments. Dobra, dzień dobry. Myślę, że pani to nie przeszkadzało, że się bawiłem w mini złodzieja. Tu jeszcze nikogo nie ma. Tutaj mógłbym sobie nieco poukradać. Tutaj coś leży, jakiś klucz. No właśnie. Okej, okay. Tylko klucz do czego? Do szczęścia? O, na pewno nie sądzę, że do szczęścia. Pozbierajmy sobie teraz te świeczniki, bo możemy je oddać Halvorowi za dość przyzwoitą sumę. To się może przydać. Zapiszmy jeszcze postęp gry. O, proszę. Krwawy puchar numer 2. Jak je wszystkie zbierzemy, to je oddamy Cassie. I na pewno nam da dość sporą zapłatę. Nie widzisz mnie pewnie? Dobrze, nie widzi mnie. Dobra. Najpierw pozbieraj wszystko to, co trzeba tutaj. Mam tutaj jakieś skrzydełko, kwarcyt. Tego pucharku sobie nie sięgnę. To się muszę jakoś tak dziwnie odsunąć. No, on śpi, nic nie reaguje. Ja se mogę tutaj robić, co mi się podoba. I git, i tak powinno być w gotiku w zasadzie. Tu menzurki, tu jakieś talerzyki. Na pewno mnie to nie zauważy do tego czasu. Więc miejmy nadzieję, że wszystko z planem się uda. Tu mamy jakąś skrzynkę. Zrobimy zapis. Mieliśmy się zająć rytuałem, ale widzę, że chyba jednak będzie zmiana planów. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie ma klucza. To źle. A powinien być klucz. A powinien. A może ty masz tą czarną perłę? Hm? Może się pochwalisz. Witaj, wędrowcze. Tak, mam świetny wybór po rozsądnych cenach.
a moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Aha. Super. A, ma tu kluczyk. Pokaż mi swoje towary. Z przyjem... Dobra, co tu masz? Same rzeczy, które mają większość kupców. Astronomia. Wow. 5 kafli. Kto ci tyle da za takie gówno? Kurde. No, oszalał. Totalnie. Moment, to zrobię zapis i spróbuję go okraść. Jak mi się nie uda, to będzie kiepsko. Czekaj tylko! Pięćdziesiąt! Really? To już wolę coś takiego zrobić i nie wydam kasy przy tym. Dobra, mamy już 20 minut materiału. A chciałbym załatwić teraz tą sprawę. Ale skoro Larius... O nie... O nie, tylko nie... Zrobiłem najgorszą rzecz. Aj... Nie... Zrobiłem najgorszą rzecz, jaką tylko mogłem wykonać. Moment. Okej, już jestem. A jednak nie opłaca się go okradać. W ogóle nikogo nie możemy okradać, to jest najgorsze. Mimo tego, że posiadamy tą zdolność, to jakoś tak dziwnie z tym się czuję. Nie zasłużył sobie na to. Dobra, on mi też w niczym nie pomoże. To nie wiem, jeszcze spróbujemy poukradać kilka budynków. Może coś się uda zdobyć ciekawego. Dzięki któremu wykorzystamy to do... Okej, tego Fernanda już tu nie ma. On za kratami dawno jest. A sobie teraz zróbmy małą kradzież. Prowiant się przyda. Nie ma co. O, tu skrzyneczka. Tu save'a walniemy. Pewnie to trzeba będzie otworzyć za pomocą zdolności. Już złamałem wytrych. Jakie to jest głupie. Nie mogę wyczuć, kiedy, gdzie i w jaką stronę. Trzeba po prostu na chama to robić. A no kurde, ten szyfr mnie będzie wkurzać. Muszę sobie je na następny raz zapisywać i wykorzystywać je jakoś. Okej. Chyba mi się kojarzył ten szyfr, ale nie jestem pewny. To chyba możliwe, że z klasztoru. Teraz sobie spokoju kradnij dalej. O, można wszystko usmażyć. 50 porcji. O. I jeszcze raz pewnie, nie? Można. A, chociaż teraz to jakoś działa, bo w zwykłej dwójce to się nie dało tego zrobić. Tylko może byś normalnie to robił. Tak śmiesznie to wygląda. 10 porcji. Tak sobie mogę smażyć je w nieskończoność. Super. Ile tej ryby jeszcze nam zostało? O, to są nasze smażone ryby. Okej, dobra. Mięso 10 porcji. A, to wszystko sobie to usmażymy. Żebyśmy mieli to z głowy. I co? I co możemy jeszcze tu zrobić? No bo... Lutero... Czy... Tak, Lutero nie posiada tego, co pisałeś w komentarzu. Nie wiem, ja jeszcze sobie może na szybko przeczytam komentarz i sprawdzę dokładniej. Czy u kogoś jeszcze nie mogę znaleźć tej czarnej perły? No bo kurczę, chcę wykonać ten rytuał cały.
i oddać misję do Moriusa. Patrz, tu jeszcze leży ryba, której nie wziął. OP. Kurde, ile jeszcze tych porcji? O, to chyba wszystkie ryby. Teraz mięso. Ile tego mięsa jeszcze mamy? Zwykłego, jeszcze dwie sztuki. No, to ładnie. Tylko szkoda, że on nie może wszystkiego smażyć nic za jednym zamachem, tylko po prostu chowa, wyjmuje, bez sensu. Dobra, ile jeszcze chrząszczy do usmażenia? Z 4 sztuki, tak? Nie, 6. Okej, dobra. Jakie mięso? Czego mięso? Zębacza, aha. No i dobra, mamy podsmażony prowiant. No i to nawet dobrze, powiem wam szczerze, przynajmniej nie umrzemy z głodu. O, i taka smażona ryba to musi naprawdę smakować. Aż bym zjadł, powiem wam szczerze. Dawno ryby nie jadłem. Dobra, to złoty pucharek. Tu wbijamy. Która w ogóle godzina w grze? 25.12. O, to spokojnie. Możemy teraz kraść bez skrupułów. Myślę, że nas nikt tutaj nie wykryje. Na tyle, żeby po prostu wezwać ewentualnie straże. A, tu sobie śpią. I wyrąbane mają na wszystko. Potem oddam te błyskotki Halvorowi, dzięki czemu zarobię sporą kasę. Może wykorzystam to do kupna tego. Może lepiej wstań. O. I łatwiej było. Sejwik. Za dwu. Okej, już znowu wróciłem. Spróbujmy otworzyć tę skrzynkę. O, fajnie. O, tutaj niestety już zawalone. Myślałem, że to mi da szansę. Ale no cóż. Jednak nie, nie za bardzo się prosiło o to. Lol. Okej. Ciekaw tylko jestem jak. Przydałoby się parę wytrychów. Tak, i ile mam tych wytrychów tak BTW? Bo chyba mi się wydaje, że powinienem mieć tego sporo. A wytrychów mam jedną sztukę. Rewelacja. Tej no chyba se żarty robicie. Nie, zaraz zrobię porządek, spokojnie. Czyli wychodzi na to, że tej skrzynki się nie da otworzyć. Czyż nie? Tak? Nie da się? Zaraz to sprawdzę. No, dobra, czyli się nie da. Jest to niemożliwe. Okej, dobra, to chyba możemy tu stąd wyjść. Tu w sumie nic już nie ma, co by nas mogło interesować. Opuszczam ten dom. Aha, czyli tu tylko jeden dom, więcej ich nie ma. A to tu będziemy mieli co szukać. O, oni sobie tu siedzą. Myślę, że nie będą podejrzewać czego, o czymkolwiek, że coś tu robiłem. Po prostu śmiało biorę wszystko. Miło, zupa na noc. Ciekawe. Tutaj jakiś miodzik. Nie mogę tego miodu wziąć. Okej, już zrobione. To nic nie będzie. Tak chciałem sprawdzić. Teraz wejdziemy na górę i coś tu będzie na pewno tajemniczego. Zatem sprawdzimy to. Jeśli będzie taka opcja, to wykorzystamy i
Coś nam na pewno otworzy. Może to tutaj, Nie, to jednak nie tu. No ale już mam tutaj pucharek do wzięcia. Więc kradniemy. O, tu żuwaczka. No, sporo zarobimy za to wszystko, co dam temu Halvorowi na następny dzień. Godzinę mamy północ, dobrze. Teraz tylko kwestia jest taka, czy otworzymy tą skrzynię. Może by ją otworzyć, to najpierw zrobimy save'a. Mamy tylko jeden wytrych, więc jest bardzo ciężko. No i już zrobiliśmy błąd, który nas kosztuje loadingiem. I to mnie troszeczkę zaczyna też irytować, że nie gram na wyczucie. A, czyli kolejna skrzynia, która nie może się otworzyć ręcznie przeze mnie. Tylko muszę czymś, jakimś kluczem. Zakładam, że oni nie mają tego klucza, więc będzie kolejny kłopot z tym. Tu nie ma żadnego sekretu. Mogę iść. Sprawdzone i okradzione. Teraz tutaj. Czy strasznie zacznie podejrzewać czegoś. Dobra. Tu prędzej jakiś sekret się walnie. O, te świeczniki. Sobie je zagarniemy. I znowu będziemy mieli nieco sztuk złota więcej. Tu gdzieś musi być jakiś secret, bo tak dziwnie się ta ściana miesza kolorem z inną przedziałką ściany. Mam wrażenie, że jest tu coś schowanego, jakaś skrytka. To na pewno nie. Tarcza i miecze to też nie. Coś na górze z pewnością będzie. Sprawdzamy teraz te mieszkania. Coś tutaj może być dla nas. Tu kuferek. Tu jest srebrny pucharek. O, talerzyk. No, się wzbogacimy. Dobra, tu jest secret. Bo to jeszcze pamiętam. Przecież to powinno zadziałać. Okej, dobra. Podziałało. Czyli tak jak przewidziałem to. Teraz mamy tą skrzyneczkę. Ale najpierw save znowu i otworzymy ją. Już złamałem, czyli to znaczy, że błąd popełniłem jak zwykle. Już pół godziny materiału mamy ponad. Więc jeszcze sposobem będzie znalezienie jakiejś muszli i otwieranie ją do oporu, dopóki nie znajdę tej czarnej perły. O, litości, poważnie. Poważnie. No nie róbcie sobie ze mnie jaj. Tylko otwórzcie to, no. Kurde, nie gadajcie, że kolejna skrzynka zamknięta. Jeszcze raz sprawdzę oczywiście. Bo coś mi się wyżyć nie chce. No, i znowu zamknięta, no. Co jest grane? Gdzie nie otworzę, to zamknięte, zamknięte, zamknięte. No kurde, naprawdę. Dalibyście człowiekowi coś od życia, a nie wszystko blokujecie. Dobra, mamy ten secret. To chyba jest mąż tamtej pani. Cóż, chyba już dawno się tu rozłożył na części pierwsze. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I tu jeszcze klucza nie mamy, no. Zarąbiście, secret jest, ale klucza nie ma. No po prostu OP. A tu z pewnością na 100% powinno być coś. Dobra. Tu widziałem ten guzik. Czego u diabła chcesz? Co ty kombinujesz? Czego tam szukasz? Dobra. Już nic. Myślałem, że nie zauważą. Co za łby. Ten strażnik, jaki ma przypakowany pancerz,
Kurde, 300 do armoru i kurde, już jest super OP tankiem. Tu znowu będzie jakiś secret. Na 100%. To tak dziwacznie mi to wygląda. Dobra. Gdzie to mogę to wszystko otworzyć? Jest tu coś w ogóle godnego uwagi? Jest ta tarcza. Dokładnie. Czyli to już są w sumie 3 sekrety. Tylko pewnie brakuje mi klucza znowu. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dokładnie. Czyli klucz. Czyli ciągle to musi być zawsze klucz. A nie co innego na przykład. Jak Edward Kenway. Czemu nie może wykopać tej skrzynki w cholerę i się sama otworzy? No i to by było w sumie najlepsze. Sposoby na otwieranie skrzynek. Nie to, co na przykład było w przypadku Ezio z dwójki, że on to musiał coś się otwierać, że tak się męczyć, kurde, miziać się z tą skrzynką. A tutaj to w ogóle trzeba na wyczucie. W Skyrimie to jest jeszcze ulepszone, dzięki czemu poziom trudności tego otwierania skrzynek jest poprawiony i to jest naprawdę OP. Dobra. Nie wiem, poszukajmy jeszcze na plaży gdzieś jakiejś muszelki. Tak będę ją otwierać, aż dopóki nie znajdę tej czarnej perły, czyli będę robił sobie poza nagrywaniem, żeby nie marnować materiału na to. I wtedy rzecz jasna, jak będę miał tą czarną perłę, to jeszcze się przejdę po to bagienne ziele i wtedy możemy się zająć tą rytualną magią, że tak to określę, bo to jest magia, rytuał. Okej, dobra, a woda znowu dostaje epilepsji, czyli tradycja musi być. Te, chyba muszę jeszcze będą tam. Sprawdzasz, z ciekawości naprawdę sprawdzę. Bo wątpię, żebym wziął wszystkie muszelki. Coś pewnie jeszcze zostało. Się założę. Dobra, szukaj teraz muszli. Jak ją... O, jest. Nie, zdawało mi się. Kurde, jakie oszukaństwo. I teraz szukaj. Jest tutaj? Nie. To cienko. To cieniusieńko. Okej, a tutaj? Tu może coś będzie. W rodzaju... muszli. No coś musi być. Ale rybki pozbieramy. Widzę, że to sobie wiszą. I nikt z nich nie korzysta, to się to może przydać. Tu jakieś łóżko jest? Jest. Ale nie wiem, czy ono działa. O! Tu zadziałało. Rewelacja. O to mi chodziło, bo właśnie dzień by mi się przydał. I mamy. Dobra, i teraz łatwiej będzie nam znaleźć muszle. Oj, i chyba tutaj będzie coś. Sprawdźmy. No powinno być. Jak dla mnie to już znalezione powinno być i otwieramy do oporu. A jak tu nie będzie, no to cóż poradzić. O, tu mamy nawet żółwia. A gdzie jest ten jaszczur? Ciekawe. A tam jest. To uważać na niego trzeba teraz, bo to jest niebezpieczny gad. Dobra. Tu nie ma. Tam też nie ma. A żółwia to by się ubiło normalnie, tak. Proszę bardzo. Dawaj expo. No, ten jaszczur jest jakiś zbugowany, mam takie wrażenie, przynajmniej.
A nie wiem, ubiłbym go? Tej no, jak, chyba że jak wejdę do tego budynku, o, to chyba wtedy go ubiję bez problemu, nie? O kurde. Ciekawi mnie tylko, czemu się tak palą. Aha, no i to mamy problem. Ekstra. Aha. Aj, mogę tak niego nawalać? No może jednak nie. Kurde, no przerąbana sytuacja. Co wzdychasz? Jedzenia żeś nie dostał na oczy. Znaczy nie widziałeś w życiu człowieka? A, ten się teraz buguje. Oj kurde, uciekać mu. Uciekać. Bo co te gady nie zrobią, to mogą powybijać nas. Dobra, czyli tu nie będzie. No, no trudno, trudno. Ciekawe, czy mnie zacznie gonić. Patrz, jakie sprytne gówno. A może ubijecie? O, to było mądre. Całkiem mądre. No, teraz go zgubię. Ale nie mam mojej muszli. A ja ją chcę. I tyle. O, tu chyba będzie. Jest, dobrze, teraz się możemy bawić. Dobra, to ja tu robię cięcie. Dobra, a więc niestety nie udało nam się z tej muszli wyłuskać to, czego szukaliśmy. No i to mnie boli strasznie, ponieważ no to mi utrudnia tylko zadanie. Lutero nie posiada tego, czego ja chcę. A pisaliście mi w komentarzu, że posiada. No ale no cóż. Jednak wyszło inaczej. Ty, jakaś tu chałupa jest. Tej no, tej... Tego nie widziałem jeszcze. What the f... Aha. Tego nie było. Tego jeszcze nie było. Sobie tak po prostu podszedłem i... Interesne. What the fuck? Okej. To mnie zaskoczyło. Tylko pewnie poza jedzeniem to nic już innego nie będzie, nie? Tak przynajmniej zakładam. A, bieda. Okropna bieda. O, to kiepsko. No nie podoba mi się to, że nie znalazłem tego do tej pory, czego szukam. I to po prostu będę ciągnął te odcinki, no nie ma wyjścia. Skoro czarnej perły mi nie wyszuka muszli, a wyszukuje mi tylko zwykłą perłę, a to nie jest ta perła, o którą mi chodzi, no to coś tu jest nie tak. Zatem, skoro to nie jest to, czego szukam, to nie znajdę tego. Musiałbym do Jarkendaru się przenieść. Ale to już znowu poświęcić się kilka odcinków na to. Chwała Inosowi. Potem wracać się do Corinis, żeby to wykonać. No, tego nie zebrałem. Jakoś nie miałem ochoty na to. Tu już nie będzie żadnej muszli. Więc też się nie mam po co męczyć. Nie no, kiepsko. Strasznie kiepsko. Ale możemy jeszcze oddać te błyskotki Halvorowi, za co dostaniemy sporą sumę. Może to nam poprawi sytuację finansową. A jak już nic innego nie znajdziemy, no to po prostu kiepsko. My ewentualnie pójdziemy po bagienne ziele. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi na dzisiaj. Okej, dobra, Halvor. On myśli, że to takie łatwe. Masz tutaj. Za to wszystko mogę ci dać. Trzymam się od tego z daleka. Sprzedano. Ubiliśmy ostatnio parę dobrych. Oczywiste, oddaję. No kurde. Nikt nie chce
Aż tyle kasy to jeszcze nie sądziłem, że mi się uda skołować. No ładnie, ładnie. Nasza sytuacja finansowa się już całkowicie poprawiła. Jeżeli on sam. Może gdzieś tutaj znajdę czarną perłę, no. Ma ktoś na pewno czarną perłę, tylko ktoś się boi po prostu jej pokazać. Teraz każdy już o tym mówi. Jeżeli... Jeszcze raz pójdziemy sprawdzić u Lutero. Jeżeli on go tym razem nie ma, no to wywalone mam na niego już. I ta osoba będzie musiała chyba mi zwrócić honor. No bo Lutero nie będzie miał tej perły. Bo już sprawdzałem raz, nie ma. Może teraz będzie miał. Nie wiem, kto go wie. Kurde, powinien mieć tą czarną perłę. Powinien. To jest dla mnie niewiarygodne. A ten Lutero to pewnie tam jest. To się przejdę, sprawdzę szybko. Jak nie będzie miał, no to peszek. Dobra, jest tu Lutero. No i powinieneś to mieć. Ej, ty! Masz to, ja to wiem, że ty to masz. A może z nim pogadamy? Szukasz czegoś konkretnego? Tak. Potrzebne mi są pazury zębacza. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. To musi być coś... Gdzie mogę znaleźć zębacze? Kilka z nich. Co z tego będę miał? Mogę dla ciebie znaleźć kamień runiczny. Zobaczę, co się... Nie mów. Pokaż mi... Masz tą perłę? Nie. Nie ma. Pracuję niemal przez tydzień. No to zarąbiście. Tak, to bardzo typowe. Pracuję niemal przez cały dzień. No trudno. Nie da rady. Czyli jednak będziesz musiał mi zwrócić honor za to. No bo nie posiada, no. Pójdę jeszcze po bagienne ziele i mogę skończyć odcinek w zasadzie. No, brakuje nam tylko jednej części składniku do stworzenia rytuału. No nie wiem, muszę gdzieś poszukać w necie, kto posiada jeszcze czarną perłę. Naprawdę, przydałoby się. Nie mogę tak błądzić wiecznie. Odcinek w odcinek. Ja się muszę też sprężać z tym. Znajdę tą czarną perłę. Dobra, teraz będą mi te szczury gonić. Gonią mnie? Gonią mnie jeszcze. Już nie. Dobra, odpuściły sobie. Głupie stworzonka. O, tu znowu jakieś zielska. Super, normalnie super. Teraz sobie skocz. Okej. Dobra. I tu mamy to bagienne ziele. Ale jeszcze wykończyłbym to dziadostwo, które będzie mi zawadzało. Wojty. To no poprzez, to starczy walnąć. Przecież to wystarczy walnąć. No. Dobrze. Słusznie zrobiłeś. Okej, teraz tu mamy taki strumyczek. O, i jest bagienne ziele, dobrze. Zbierzmy to wszystko. Jest więcej tego? Nie, dobra. No to brakuje nam tylko tej czarnej perły. Jeżeli ktoś wie, gdzie jeszcze może być czarna perła, poza oczywiście muszlą i innymi tymi rzeczami, na pewno w chacie Grega będzie, tylko no, trzeba będzie się tam przenieść. A to na odcinek nie wystarczy mi. A po drugie musiałbym jeszcze wykonać parę zadań tam, żeby być tym piratem i dostać się do tej chaty Grega. A to by mnie kosztowało sporo. Dobra, to przed wejściem do miasta zakończymy odcinek. Tak zrobimy. To nie ma sensu. Trudno, odcinek wyjdzie jak wyjdzie. Ale przynajmniej dla was nagrałem. Dobra,
Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. Trochę żeśmy się wzbogacili. Troszeczkę chcieliśmy oszukać los, ale no niestety nie da się. Musimy się pomęczyć inaczej. Tak czy inaczej, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Nie mów, że o tym nie. I może w następnym odcinku ruszymy do Jarkendaru. Zobaczymy. A jak nie, no to jeszcze posiedzimy tutaj. Trzymajcie się, na razie. Yo.